Naszym zadaniem jest narysowanie wykresu funkcji y równa się logarytm o podstawie 5 z x. Zacznę więc od szybkiego przypomnienia, co to jest logarytm w ogóle. Czyli mamy funkcję y równa się, napiszę na kolorowo jeszcze raz to samo, logarytm o podstawie 5 z x. No i co to znaczy? Logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść piątkę. Żeby dostać x. I ten wykładnik, ta potęga, to jest wartość logarytmu, czyli y. Czyli to równanie jest równoważne takiemu, że 5 podniesione do wartości logarytmu, czyli do y, jest równe x. No bo tak jak powiedziałem, co to jest y? To jest wykładnik, do którego muszę podnieść piątkę, żeby dostać x. Czyli jeżeli 5, Podniosę do tego wykładnika, no to dostanę x. Te dwa równania są sobie równoważne. Można to uznać za definicję logarytmu. No i teraz korzystając z tej wiedzy, narysujemy wykres. Ale zanim narysujemy wykres, no to zrobię taką tabelkę. Obliczę kilka takich punktów, przez które te, ten wykres musi przechodzić, żeby je zaznaczyć na wykresie, a potem przez, ten, przez te punkty przeprowadzę jakąś krzywą. No to teraz wypełnię tę tabelkę jakimiś wartościami. Ale chciałbym tutaj wybrać te argumenty x tak, żeby te y były liczbami wymiernymi, żebyśmy nie mieli jakichś liczb o nieskończonym rozwinięciu dziesiętnym, żebyśmy nie musieli używać kalkulatora. Więc chciałbym takie wartości x tutaj dobrać, żeby łatwo było dla nich obliczyć logarytm. No więc najłatwiej jest to zrobić od drugiej strony. Wybrać najpierw y, wybrać te wykładniki a potem korzystając z tego równania obliczyć jaki jest x dla takich wykładników może ja to po prostu zrobię, to będzie lepiej wiedzieć o co chodzi powiedzmy, że wybieram sobie y równe minus 2 no to korzystając z tego równania, które tutaj mam wiem, że x musi być równe 5 do potęgi minus 2, czyli 1 dwudziesta piąta no to jest równoważne temu że logarytm o podstawie 5 z 1,25, może napiszę to w nawiasie, jest równy minus 2. No bo, żeby dostać 1,25, to trzeba piątkę podnieść do potęgi minus 2. No bo 5 do minus 2 to jest 1,25. Czyli w tym wypadku x jest równe 1,25. No i wybiorę w ten sposób też inne wartości y. Powiedzmy, że tutaj sobie wezmę minus 1, 0, co tam jeszcze? 1, i na koniec wezmę jeszcze 2. Ok. No to teraz, jeżeli y jest równe minus 1, to ile musi być równe x? No z tego równania to obliczę. 5 do potęgi minus pierwszej to będzie 1 piąta, czyli x tutaj będzie 1 piąta. No to jest równoważne temu, że logarytm przy podstawie 5 z 1 piątej. Jest równe minus 1. No bo piątkę trzeba podnieść do potęgi minus pierwszej, żeby dostać 1 piątą. No więc wypełniamy dalej. Jak y jest 0, no to 5 do zerowej to jest 1 po prostu. Czyli tutaj mamy 1. No i to jest równoważne temu, że logarytm o podstawie 5 z 1 jest równy 0. Dlatego, że żeby dostać 1, to piątkę trzeba podnieść do potęgi zerowej. Czyli logarytm o podstawie 5 z 1 jest równy 0. Jeżeli y jest równe 1, to ile będzie równe x? Popatrzmy na to równanie: 5 do potęgi pierwszej to będzie po prostu 5, czyli x musi być równe 5 w tym wypadku. Co jest równoważne temu, że logarytm o podstawie 5 z 5 jest równy 1. Tak? Bo x to jest 5, y jest 1. No i rzeczywiście, do jakiej potęgi trzeba podnieść piątkę, żeby dostać piątkę do pierwszej. No i ostatni punkt mojej tabeli. Wtedy, kiedy y jest równe 2, no to x musi być równe 5 do potęgi drugiej, czyli 25. Czyli tutaj mamy 25. Bo logarytm o podstawie 5 z 25 jest równy 2. No bo 5 trzeba podnieść do potęgi drugiej, żeby dostać 25. No to jesteśmy gotowi teraz, żeby narysować. Te pięć punktów, które tutaj znalazłem na wykresie, i przez te punkty przeprowadzić krzywą. No, i ja tutaj właśnie zrobiłem to, jakby od drugiej strony. Wybrałem najpierw y, dla których obliczyłem później x. Bo gdybym zrobił to inaczej, czyli najpierw wybrał x, wybrał to jakieś przypadkowe wartości, to mogłoby być trudno obliczyć dla nich logarytm bez kalkulatora. Oczywiście na kalkulatorze zawsze można obliczyć jakąś jaką przybliżoną wartość, ale ja tutaj chciałem mieć takie punkty ładne takie których współrzędne są liczbami wymiernymi i dlatego wygodniej było wybrać y czyli te wykładniki a dla nich znaleźć argumenty funkcji x tak żeby łatwo było obliczyć logarytm no dobrze no to ten wykres teraz narysuję czyli tutaj będą osie tu będzie oś y tu będzie oś x no i Logarytm jest określony tylko dla liczb dodatnich. Czyli tutaj dlatego w ogóle nie potrzebuję tej lewej części tego wykresu. No i jakie tutaj mam argumenty? Argumenty mam od 1,25 do 25. Duży tutaj mam rozrzut. Natomiast rozrzut wartości jest nieduży. Ja tutaj wezmę w takim razie inne skale na tych osiach. Na osi y potrzebuję mieć jedynkę i dwójkę, No i potrzebuję mieć minus jedynkę. I minus dwójkę. Natomiast na osi x potrzebuję aż do 25. Ja może tak co 5 sobie zrobię. Powiedzmy, tutaj będzie 5, tutaj będzie 10, tutaj będzie 15, tutaj będzie 20, no i tu gdzieś będzie 25. No dobrze, no to ten pierwszy punkt ma współrzędne 1,25 i minus 2. Czyli on będzie tutaj gdzieś bardzo blisko bardzo blisko osi Y. Podejrzewam, że nawet bliżej niż go tutaj narysowałem. Czyli to jest punkt o współrzędnych 1,25 i minus 2. Ale nie chciałem, żeby zupełnie się pokrył nam z osią Y. No następnie drugi punkt o współrzędnych 1,5 i minus 1. No to znowu będzie to gdzieś bardzo blisko osi Y. Może troszkę na prawo od tamtego. Czyli to jest punkt o współrzędnych 1,5 i minus 1. Następnie mamy punkt, ten pomarańczowy, o współrzędnych 1, 0. No to 1 to jest gdzieś tu, powiedzmy. Czyli to jest punkt o współrzędnych 1, 0. On jest dokładnie na osi x. No i potem mam kolejny punkt, który ma współrzędne 5 i 1, czyli ten punkt znajdzie się tutaj. To jest punkt o współrzędnych 5 i 1. I wreszcie ostatni. Punkt o współrzędnych 25 i 2. No to ten punkt będzie gdzieś tutaj. Punkt o współrzędnych 25 i 2. No i teraz przez te punkty muszę przeprowadzić krzywą, która będzie wykresem funkcji logary. No to spróbuję jakoś te punkty tutaj połączyć. Powiedzmy, że jakoś tak ta krzywa będzie przebiegać. Tutaj będzie się uginać dosyć mocno i tutaj będzie. No właśnie. A co będzie poza tymi punktami? Tutaj ta krzywa będzie dążyła do osi Y, będzie się zbliżała, czyli wartości w miarę jak będziemy się zbliżać z argumentem z X do 0, będą dążyły do minus nieskończoności. No bo do jakiej potęgi trzeba podnieść piątkę, żeby dostać liczbę 0,000001 na przykład. Czyli taką bardzo bliską zera. To trzeba podnieść do bardzo dużego co do wartości bezwzględnej, ale ujemnego wykładnika. No natomiast dla xów bardzo dużych no to oczywiście ta funkcja będzie dążyła do plus nieskończoności. Tutaj będzie rosła i wartości będą rosły w sposób nieograniczony. No bo pytanie do jakiej potęgi muszę podnieść 5, żeby dostać jakąś bardzo dużą liczbę, na przykład miliard czy bilion? No trzeba podnieść do dużego wykładnika. No i te wykładniki będą rosły również w sposób nieograniczony. No i tak mniej więcej wygląda wykres funkcji logarytm tej, o którą nas tutaj pytano w zadaniu i podobnie wygląda Wykres funkcji logarytm dla dowolnej podstawy większej od jedynki. Można by się jeszcze zastanowić, co by się stało, gdybyśmy mieli logarytm o innej podstawie. No i zachęcam cię do zrobienia takiego ćwiczenia i narysowania sobie wykresu funkcji logarytm przy innej podstawie. No odpowiedź jest taka, że jeżeli zmienimy piątkę na inną podstawę, ale również większą od jedynki, tak jak pięć jest większe od jedynki, to jakościowo ten wykres niewiele się zmieni. Wartości funkcji tak naprawdę pomnożą się przez jakąś stałą. I ten kształt będzie mniej więcej podobny. Ta funkcja będzie albo bardziej stroma dla większej podstawy, albo będzie mniej stroma dla mniejszej podstawy, ale będzie dążyła do minus nieskończoności w zerze i do plus nieskończoności w nieskończoności. Natomiast jeżeli zmienimy podstawę na liczbę mniejszą od jedynki, to zmieni się charakter tej funkcji z rosnącej na malejącą. I tak jakby nastąpi odbicie w osi x. I w zerze... Funkcja będzie dążyła do plusy nieskończoności, natomiast w nieskończoności będzie dążyła do minusy nieskończoności. Tak jak mówiłem, zachęcam do tego, żeby spróbować narysować wykresy funkcji logarytm przy innych podstawach.